witamy Państwa na konferencji prasowej, w której wezmą udział przewodniczący Sojuszu Lewicowo-Katolicznej, też sekretarz generalny Krzysztof Kostka, również Sebastian Wierzycki, przewodniczący SLD Warszawy. Szanowni Państwo, rozpoczynamy od wyborów Stanów Zjednoczonych. To pierwsza część konferencji, oddaję głos przewodniczący. Dzień dobry Państwu w imieniu SLD i całej Lewicy w Polsce. Pragnę serdecznie pogratulować prezydentowi Obamie wygranej kampanii, trudnej, ciężkiej, wyczerpującej, ale sądzę, że prezydent Obama może mieć wiele satysfakcji, że pozyskał zaufanie większości Amerykanów i że w ciągu następnych 4 lat będzie mógł realizować nowe inicjatywy, aby dokończyć te, które rozpoczął. Uważamy, że 4 lata prezydentury Obamy to czas dobry dla Ameryki i dla świata. Trzeba podkreślić, że Obama wprowadził kilka zasadniczych rozwiązań, które z punktu widzenia standardów europejskich, także lewicowych, nie sposób pominąć. Mam przede wszystkim na myśli wielki program ubezpieczeń zdrowotnych. Mam również na myśli spokojną politykę dotyczącą pokoju światowego i unikania awanturnictwa, które jego rywal mógł realizować w takiej atmosferze zimnowojennej. Uważam też, że nie słuszne są zarzuty, iż Obama traci z pola widzenia Europę. Europa nie jest małą dziewczynką, która musi się czepiać spódnicy ciotki zza oceanu. Europa jest dojrzałą konstrukcją polityczną i gospodarczą i powinna prowadzić politykę autonomiczną, która przede wszystkim ma na celu osiągnięcie właściwego poziomu życia i dobrobytu Europejczyków. Reasumując, gratulujemy i cieszymy się, będąc przekonanym, że gdyby prezydent Obama był Polakiem, to na pewno popierałby Sojusz Lewicy Demokratycznej, albowiem nasz program i nasze wiele rozwiązań bardzo przystają do praktyki politycznej realizowanej przez prezydenta Obama. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do drugiej części konferencji o inicjatywie Sojuszu Lewicowo-Katolicznej. Zacznijmy od samej inicjatywy. Zapraszam na krótki wywiad. Bardzo proszę. Proszę Państwa, mija kolejna rocznica utworzenia pierwszego rządu odradzającej się Polski. W 1918 roku rząd Ignacego Daszyńskiego. To był rząd, który wystąpił z bardzo postępowym programem, gdzie między innymi było wyszczególnienie takich zdobyczy socjalnych jak 8-godzinny dzień pracy, jak różne prawa kobiet i mężczyzn, ustawodawstwo sankcjonujące istnienie prawa związków zawodowych. Kiedy patrzymy na program tamtego rządu z dzisiejszej perspektywy,
nie można nie skłonić głowy w szacunku dla myśli politycznej Polaków, którzy w rządzie Daszyńskiego się skupili. Jesteśmy w sali Ignacego Daszyńskiego, ale nie ma w Warszawie pomnika Ignacego Daszyńskiego. Jeśli pan prezydent chce zainicjować tradycję maszerowania Traktem Królewskim w dniu Święta Narodowego 11 listopada, to prezydent będzie mógł składać kwiaty pod różnymi pomnikami, ale nie będzie mógł złożyć kwiatów pod pomnikiem Daszyńskiego, pomijając w ten sposób bardzo istotną i wartościową tradycję historyczną, która w Polsce powinna być pielęgnowana. Ponieważ w przyszłym roku minie 95. rocznica utworzenia rządu Daszyńskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej składa na ręce pani marszałek Sejmu projekt uchwały o uczczeniu dokonań i pamięci Ignacego Daszyńskiego. Wraz z apelem, aby władze Sejmu i władze stolicy rozpoczęły proces przygotowań do odsłonięcia pomnika Ignacego Daszyńskiego. Uważamy, że tego rodzaju monument dopełni naszą polską historię i umożliwi tym Polakom, którzy nie chcą opierać się tylko na tendencjach sanacyjnych, czy piłsudczykowskich, czy ludowych, umożliwi tym Polakom wyrażanie swojego patriotycznego stosunku do tradycji polskiej ludowicy. Krzysztof Gawkowski, następny Sebastian Wierzycki. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczynamy wielką bitwę o pamięć historyczną, która nie powinna być tylko pamięcią Polski prawicowej. Jadąc przez ulice wielu polskich miast i powiatów, odnosimy wrażenie, że tylko bohaterowie, którzy są w dobrej pamięci polskiej prawicy, mają okazję być patronami ulic w miastach i gminach. Tak naprawdę przez wiele, wiele lat, a na pewno przez ostatnie 20 od 1989 roku, wiele ulic, które świadczyło o polskiej lewicowej wartości, wkładzie w odzyskanie niepodległości, o całą Polskę 20-lecia międzywojennego, zostało zaprzepaszczone, zlikwidowane bądź uległo degradacji. Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczyna w dniu dzisiejszym swoją wielką ofensywę historyczną, która ma na celu po pierwsze monitorowanie tego wszystkiego, co dzieje się w gminach i powiatach w całej Polsce, gdzie często dochodzi do nadużyć, które mają na celu zmianę patronów ulic, którzy są związani z lewicą, którzy są związani z odrodzeniem i 20-letnią tradycją między 18 a 39 roku. Szanowni Państwo, polska niepodległość nie została tylko i wyłącznie zagwarantowana dzięki działaniom marszałka Piłsudskiego, premiera Witosa, Romana Dmowskiego, ale również Ignacego Daszyńskiego. To wszystko składa się w jedną całość. Bo polska historia nie powinna być ani odcieni prawicowych, ani lewicowych. Polska historia powinna być wspólna wszystkich Polaków. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej, mając na uwadze tą przyszłość, która powinna być wartością naczelną, będzie przez najbliższe miesiące, a na pewno w roku 2013, czyli w roku 95. rocznicy utworzenia rządu Ignacego Daszyńskiego, zwracał szczególną uwagę na to, co dzieje się w Polsce, w gminach, powiatach i województwach. Dziękuję bardzo. Sebastian Wierzycki. Szanowni Państwo, chcemy, żeby w Warszawie powstał pomnik Ignacego Daszyńskiego, ponieważ nie ma naszej zgody na to, żeby prawica zawłaszczała historię naszego miasta. Wśród 111 pomników, które znajdują się na terenie stolicy, brakuje pomnika osoby, która wniosła tak dużo w odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. Stąd Sojusz Lewicy Demokratycznej wystąpi do pani prezydent Hanny Gądziewicz-Waltz o to, aby w Warszawie przy Trakcie Królewskim zlokalizować i postawić pomnik Ignacego Daszyńskiego. W przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości nie wskazujemy konkretnej lokalizacji, mówiąc, że pomnik ma stanąć na przykład przed Pałacem Prezydenckim.
chcemy, żeby lokalizacja tego pomnika była uzgodniona z historykami, z urbanistami, z konserwatorem zabytków, żeby pomnik nie powstał w atmosferze konfliktu, awantury, tylko żeby wpisał się na trwałe do krajobrazu stolicy.